Kochani, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam Was na vloga. Teraz na wstępie zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału, klikania łapek w górę i oczywiście, jeśli chcecie być ze mną na bieżąco, to zapraszam, żebyście klikali w dzwoneczek, wtedy zawsze będziecie mieli powiadomienia o moich filmach. Ja właśnie będę odpowiadała na Wasze komentarze i za chwilę zrobię sobie make-up. Ale zanim odpowiem na komentarze, to stwierdziłam, że pokażę Wam, co kupiłam w Rossmanie, a mianowicie kupiłam sobie nowy podkład z Rimmela, coś takiego. Ja już go kiedyś miałam. Do tego korektor z Miss Sporty i tuż do rzęsy Maybellinu, jakiś nowy. Szczerze Wam powiem, że jeszcze go nie miałam. I jest on wodoodporny, a szczoteczka jest bardzo, bardzo dziwna. Za chwilę Wam ją pokażę. A tak wygląda szczoteczka. No i zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie ok. Ok, a teraz odpisuję na komentarze. Tak bardzo się bałam tego tuszu i tej szczoteczki. Naprawdę, jakoś tak jak go wzięłam, nie byłam pewna. A jestem bardzo zadowolona. I zobaczcie, jaki jest efekt. Naprawdę, widać dużą, dużą różnicę, więc... super! Już jestem pomalowana, ubrana i niedługo będę wychodziła z Wiki na dwór. Może teraz pójdziemy jeszcze na huśtawkę, a później dopiero wyjdziemy na jakiś spacerek. Zobaczymy. Pogoda jest bardzo ładna, aczkolwiek wczoraj była jeszcze piękniejsza. Okej, my już sobie siedzimy na dworze. Ja się huśtam. Wiktoria siedzi w łóżku. I tak się zastanawiamy, czy iść na spacer, czy chwilę posiedzieć. I... później nie pójść na ten spacer. No zobaczymy. Powiem Wam, że ja się tak wyletniłam, a jest dość wcześnie i dość chłodno. Kto to do nas przyszedł? Baks? Baksik? Nie zwraca na nas uwagi, tak, Wiki? Chyba idziemy się przejść, co? Idziemy się przejść, tak? No to idziemy. Już wracamy ze spacerku. Wiktoria tutaj się trochę bawi. I pewnie, aha, tak to właśnie wygląda. Pewnie pójdziemy na małą drzemkę. Najlepsze zabawki na spacer to takie, które można przypiąć. Jedno z częściej zadawanych pytań pod filmikiem, kiedy pojawia się Daniel, jest: dlaczego Daniel ma obrączkę na palcu? Jesteście małżeństwem? Już odpowiadam na to pytanie. Kiedyś na początku kupiliśmy sobie srebrne obrączki. Moja jest, nie wiem gdzie, a Daniel dalej ją nosi. I od cała zagwozdka. Więc nie jesteśmy małżeństwem. Ja wymieniłam swoją srebrną obrączkę na pierścionek zaręczynowy. Jak dodaję inny filmik niż vlog, to boję się go wstawić i naprawdę czuję się taka zestresowana, jak to robię. Moje kwiatki niestety umarły, więc trzeba się z nimi pożegnać i je wyrzucić. No, wyjdziemy na spacerek i jeszcze tak szybko Wam pokażę, czym smaruje Wiki buzię. Pojawiło się słoneczko, więc używamy takiego kremu z filtrem 50 z Pharmaceris. Idziemy? W drogę, w drogę. Dobry. Dzień dobry. Kto to tak sobie ładnie siedzi? Kto to sobie tak ładnie siedzi, Wikusia? Tak? Już wróciłyśmy ze spacerku i ja zaraz chyba pojadę do miasta. Zostawię małą z moją mamą i pojadę właśnie po małe zakupy. Drodzy, ja już jadę, tak jak Wam mówiłam, do Tesco. Ojej, do Tesco i... pewnie Wam pokażę, jeśli coś kupię. Tak szczerze mówiąc, to już sama nie wiem, po co jadę. Ola mi z kanału Aleksandra Rutka powiedziała, że są kapelusiki, przynajmniej u niej w mieście, w promocji dla dzieci, więc jadę, zobaczę, może i u mnie będą. Kto wie, kto wie. Po zakupach, jak widzicie, pierwsza rzecz niezdrowa, czekolada. Kupiłam też truskawki, żeby były w promocji. Chociaż pewnie nie są zbyt dobre, ale
Do tego kokos w czekoladzie. Soczek taki tłoczony, jabłko z czym? Z marchewką. I sałata na obiad. I tak. Powiem wam, że były jeszcze te kapelusiki, 2 za 9 zł. Już zostały takie same malutkie, ale ja dwa wybrałam. Jeśli będą złe, to oddam je po prostu komuś w prezencie. Wyglądają tak. Także Olu, dziękuję, że dałaś znać, że są w takiej cenie. Zajadam tego kokosa przed obiadem, nie powinnam, ale powiem wam, że to jest najlepsza rzecz, jaką ja jadłam, naprawdę. Jak będziecie w Tesco, koniecznie tego spróbujcie. Przepyszne. Przyszła do mnie paczka z Photoboom i wydrukowałam sobie kilka zdjęć. Tutaj mamy magnesy, które pokażę wam w innym filmiku. Tutaj mamy takie małe zdjęcia, które są po prostu przepiękne i sporo takich naklejeczek, emoji. Zobaczcie, mam w planie zrobić taką fajną fotościankę, więc bardzo mi się podoba w ogóle jakość tych zdjęć i będę dla was miała kod rabatowy. Wszystko napiszę wam w opisie. Więc tu są takie zdjęcia i tutaj już są takie 15x15 nasze zdjęcia i naklejeczki. A to są takie magnesy z właśnie naszymi zdjęciami i mam na to fajny pomysł. Stwierdziłam, że te niektóre naklejeczki przydadzą mi się w ozdabianiu mojego planera ślubnego. I myślę, że to będzie fajnie wyglądało. Na przykład te serduszka. Albo to, albo to. Tutaj jeszcze zobaczyłam, że są jakieś napisy. O, te są fajne. Fajne, fajne, naprawdę. Super, jestem bardzo zadowolona. I tak szczerze nie spodziewałam się nawet takiej jakości zdjęć. I nie dość, że zdjęcia są fajne, to jeszcze naklejki. Zobaczcie. Takie pamiątkowe, małe zdjęcia. Naprawdę można fajną fotościankę sobie zrobić. Zobaczcie, bo wyciągałam wszystkie te naklejki, ale ich tu jest, co? Właśnie robię zdjęcie na Instagram z moją małą towarzyszką, która nie bardzo chce ze mną współpracować. No ale trudno, jakoś może sobie poradzę. Kochani, ja już jestem po kąpieli i stwierdziłam, że kończę tego vloga. Myślę, że jutro też będę nagrywała i pojutrze, i może po pojutrze, kto wie. Także widzimy się na pewno niedługo. Pa, pa!